Dzień dobry Państwu. Wzmacniacz Golden Ear albo dla złotouchych to seria artykułów, które pojawiły się w latach 50. i 60. w amerykańskich czasopismach Radio Electronics i Audio. Trudno dokładnie określić ile tych artykułów Pan Marszał napisał. Oczywiście nie należy go mylić z Panem Jimem Marszałem, od brytyjskiego wzmacniacza gitarowego. Pierwszy wzmacniacz Golden Ear był w całości triodowym wzmacniaczem i ten wzmacniacz sobie omówiliśmy w poprzednim filmie. Tym natomiast będziemy zajmować się kolejnym z artykułów, które pojawiły się w amerykańskim czasopiśmie, jest to artykuł z Radio Electronics z września 1953 roku. Nie będę się tutaj zajmował opisem jakiegokolwiek wzmacniacza lampowego pod względem brzmieniowym, ale konstrukcyjnym. Będziemy mogli się przekonać, jak łatwo poszerzyć pasmo odtwarzanych częstotliwości we wzmacniaczu lampowym. Autor na początku artykułu wnosi, że niezakłócona odpowiedź szerokopasmowa jest koniecznością w przypadku hifi i chce podpowiedzieć, jak to osiągnąć. Od początku powstania wzmacniacza nie minęło doprawdy wiele lat, gdy słuchacze uznali, że jakość wzmacniacza powinno się wyznaczyć na podstawie jego zachowania w słyszalnym zakresie od 20 do 20 tysięcy herców. Uznano wtedy, że każdy wzmacniacz mieszczący się w tych granicach spełnia specyfikację wysokiej wierności. Ale dzisiaj projektuje się wzmacniacze audio z płaską charakterystyką w zakresie od 10 do 100 tysięcy Hz, a nawet próbuje się wydłużyć tę odpowiedź o dodatkową oktawę, albo nawet więcej, na każdym końcu pasma. Wielu osobom wydaje się, że to malowanie Lili, i tu z angielskiego Paint the Lily. Czyli z Szekspira oznacza po prostu pozłacanie czegoś, ozdabianie coś, co jest ładne już. Wracając do tekstu, więc wielu osobom wydaje się, że malowanie lili, szczególnie biorąc pod rozwagę fakt, że bardzo niewiele źródeł muzycznych, czy to nadawanych w radio, czy nagrywanych na płytach, dostarcza dużo, jeśli w ogóle materiału sygnałowego poniżej 50 Hz lub powyżej 15 kHz. Istnieją jednak doskonałe powody, aby rozszerzyć odpowiedź wzmacniaczy wysokiej jakości o dwie lub trzy oktawy powyżej i poniżej zakresu słyszalnego, a doskonałe działanie wielu nowoczesnych wzmacniaczy wynika z faktu, że posiadają one tak ekstremalne pasmo Nieliniowość. Po pierwsze, Zniekształcenia są zawsze rezultatem jakiejś formy nieliniowości. Oczywiście, sposobem na wyeliminowanie lub zminimalizowanie zniekształceń jest spowodowanie, aby obwód jako całość, a także jego poszczególne elementy były jak najbardziej liniowe. Panuje naiwne przekonanie, że nieliniowość, a co za tym idzie zniekształcenia, ogranicza się do lamp próżniowych. Nic nie może być dalej od prawdy. Lampy próżniowe są jedynie elementami obwodów. W pełni porównywalnymi i rzeczywiście dającymi się sprowadzić do zastępczej kombinacji rezystancji, pojemności i indukcyjności. Faktem jest, że każdy element obwodu, który w jakikolwiek sposób odbiega od liniowości, może powodować zniekształcenia. Co więcej, lampa próżniowa nie działa sama, ale w połączeniu ich powiązaniu z towarzyszącymi jej pojemnościami, rezystancjami, indukcyjnościami i źródłami napięcia. I zachowuje się jak swego rodzaju organizm złożony ze wszystkich tych elementów, lub zachowuje się jak jedność. Podobnie, kompletny wzmacniacz audio jest po prostu bardziej złożonym organizmem, a jego działanie opiera się nie tylko na zachowaniu poszczególnych elementów, które go tworzą, ale także na zachowaniu się jako całości. Innymi słowy, nie tylko poszczególne elementy obwodu we wzmacniaczu mogą powodować zniekształcenia. Ale sam wzmacniacz, jako jednostka, może również powodować zniekształcenia w nieliniowej części swej charakterystyki działania. Jeśli przebiegi audio składałyby się wyłącznie z częstotliwości ściśle mieszających się w zakresie słyszalnym, wystarczające mogłoby być wymaganie liniowości tylko w zakresie audio. Jednak typowe przebiegi audio zawierają składowe częstotliwości leżące poniżej i powyżej zakresu słyszalnego. Są to nuty rytmiczne, transienty. Harmoniczne i subharmoniczne, nawet jeśli pierwotnie nie posiadały wszystkich tych składowych częstotliwości, nabyły je przechodząc przez wzmacniacz, jeśli jakikolwiek element w jego obwodzie jest nieliniowy. I choć te składowe częstotliwości same sobie nie są słyszalne, mogą one powodować poważne zniekształcenia w zakresie słyszalnym przez intermodulację. Wprowadzenie lamp w ich nieliniowe obszary, lub wprowadzenie obwodów rezonansowych w oscylację, co z kolei może wysterować wzmacniacz w pracę nieliniową, nie tylko w zakresie słyszalnym, ale także poza nim. Jakie są wymagania przenoszenia pasma częstotliwości? Ponieważ czyste tony audio są falami sinusoidalnymi, mamy tendencję do błędnego przekonania, że wzmacniacz audio przetwarza wyłącznie fale sinusoidalne. Jesteśmy bardzo daleko od prawdy. Prawie wszystkie dźwięki muzyczne. Mają bardzo złożone przebiegi i w rzeczywistości bardziej przypominają fale prostokątne niż fale sinusoidalne. Telewizja analogowa i jej wymagania nauczyła nas, że aby dokładnie odtworzyć fale prostokątne, potrzebujemy co najmniej dziesięciokrotnie większej przepustowości niż potrzebujemy do odtwarzania fal sinusoidalnych. Ponieważ złożone przebiegi dźwięków muzycznych, składające się ze składowych podstawowych, harmonicznych, nut rytmicznych i stanów nieustalonych, bardziej przypominają fale prostokątne niż fale sinusoidalne, oczywiste jest, że aby je dokładnie odtworzyć, potrzebujemy znacznie większej szerokości pasma niż byłoby to konieczne, gdyby w rzeczywistości mielibyśmy do czynienia z falami sinusoidalnymi. I tutaj, w tym krótkim akapicie, znajduje się odpowiedź na pytanie: po co szerokie pasmo we wzmacniaczu audio? Wreszcie, istnieje jeszcze jeden przekonujący i wysoce praktyczny powód, aby rozszerzyć pasmo wzmacniacze o dwie lub trzy oktawy powyżej i poniżej słyszalności. Chociaż teoretycznie Możliwe jest zaprojektowanie idealnie liniowych, pozbawionych zniekształceń wzmacniaczy, w praktyce zawsze generujemy pewne zniekształcenia. Możemy to zminimalizować, pracując z lampami znacznie poniżej ich nominalnych wartości mocy wyjściowych, stosując działanie przeciwsobne, utrzymując najlepszą możliwą równowagę tych stopni. Jednak pomimo tych środków zwykle musimy stawić czoła zniekształceniu szczątkowemu wynoszącemu może 2%. To wszystko zbyt dużo, aby zapewnić akceptowalną reprodukcję całego słyszalnego spektru. Na szczęście mamy wspaniałą broń, która pozwala zredukować to do nieistniejącego minimum. Jest to ujemne sprzężenie zwrotne. Przy odpowiednim projektowaniu możemy uzyskać współczynniki sprzężenia zwrotnego w zakresie od 10 do 50, co oznacza redukcję zniekształceń 10 w pierwszym przypadku i 50-krotnie w drugim. W ten sposób naszą pozostałość dwuprocentową możemy zredukować 1 do 5 razy z 1% w pierwszym przypadku i tylko 1 do 25 razy z 1% w drugim przypadku. Gdzieś w tym zakresie zniekształcenie można odrzucić jako niemające praktycznych konsekwencji, nawet dla złotołuchego, Dzisiaj byśmy powiedzieli dla audiofila. Problem ze sprzężeniem zwrotnym. Niestety, tak duże sprzężenie zwrotne możemy zastosować tylko wtedy, gdy istnieje ryzyko wprowadzenia innego rodzaju zniekształceń, mianowicie przeciążenia, dzwonienia lub wręcz oscylacji. Dzieje się tak, ponieważ ujemne sprzężenie zwrotne eliminuje zniekształcenia tylko w zakresie częstotliwości, w których przekazywany przebieg jest przesunięty w fazie o 180 stopni. W stosunku do napięcia wejściowego. Aby zachować tę zależność, musimy utrzymywać przesunięcie fazowe wzmacniacza na stałym poziomie nie tylko w zakresie słyszalności, ale także znacznie poniżej i powyżej niego. Jeśli wzmacniacz miałby całkowicie płaską odpowiedź od prądu stałego do nieskończoności, to nie byłoby ograniczeń co do ilości sprzężenia zwrotnego, jakie moglibyśmy zastosować. Przypominam, lata 50. zniekształcenia tymi jeszcze nie odkryto. W rzeczywistości jednak nawet najlepszy wzmacniacz będzie miał pewne przesunięcie fazowe w dolnym zakresie i szczyt rezonansowy przy pewnych wysokich częstotliwościach. Przy bardzo niskich częstotliwościach sprzężenie zwrotne może być w fazie wystarczającej do wywołania regeneracji, czyli dodatniego sprzężenia zwrotnego, a nie zwykłej oscylacji, po angielsku opisywane jako dźwięk łodzi motorowej czyt rezonansu przy wysokiej częstotliwości odwróci fazę sygnałów wyjściowych przy częstotliwości rezonansowej i przesunie sygnały znajdujące się w jej pobliżu na tyle aby uruchomić pasożytnicze oscylacje, aby uzyskać duże ilości sprzężenia zwrotnego, niezbędnego do zredukowania zniekształceń szczątkowych do akceptowalnego minimum bez generowania zniekształceń przejściowych, musimy zredukować przesunięcie fazowe całego wzmacniacza. Nie tylko w całym zakresie słyszalnym, ale kilka oktaw. Powyżej i poniżej tego zakresu. To dokładnie to samo, co stwierdzenie, że musimy rozszerzyć szerokość pasma wzmacniacza na każdym końcu słyszalnego zakresu. Tyle z konieczności. Jak rozszerzyć przepustowość wzmacniacza dźwięku? Zacznijmy od najsłabszego punktu transformator wyjściowy. Obracowanie doskonałych inderterów fazowych i zastosowanie dużych tetrot jako triot przy niskich wymaganiach strojących wyeliminowało potrzebę zastosowania transformatorów międzystopniowych. I sterujących we wzmacniaczach o wysokiej wierności. Próbowano także zrezygnować z transformatora wyjściowego. Co najmniej kilka dostępnych wzmacniaczy na rynku łączy lampy wyjściowe bezpośrednio z stewką drgającą o impedancji 500 ohmów. Omawialiśmy to w serii filmów o wzmacniaczach OTL. Istnieje również kilka obwodów, które mają lampy wyjściowe połączone jako równoległe wtórniki katodowe albo w obwodach mostkowych do bezpośredniego łączenia z drgającymi o niskiej rezystancji, ale ostatecznie zwłaszcza w przypadku tranzystorów prawdopodobnie całkowicie wyeliminujemy transformatory wyjściowe. Jednakże obecne zastosowanie tych obwodów jest utrudnione albo ze względu na ich bardzo słabą wydajność Albo z powodu ograniczeń konstrukcji cewek drgających. Na przykład, jeden wzmacniacz wykorzystujący 8 lub 16 dużych triot w obwodzie wyjściowym typu wtórnik katodowy, wymaga mocy wejściowej 1 kW dla mocy wyjściowej mniejszej niż 10 W. Z drugiej strony, za wyjątkiem wodów wyjściowych typu mostkowego, czyli na przykład cyrkotron, bezpośrednie połączenie z głośnikiem wymaga, aby cewka drgająca przenosiła przynajmniej część prądu stałego anody. Prowadza to poważne trudności w zakresie rozmiarów drutu, masy i rozpraszania ciepła. Tak więc, przynajmniej na razie, nadal jesteśmy uzależnieni od transformatorów wyjściowych. Na szczęście, w ciągu kilku ostatnich lat rozwiązania te uległy znacznej poprawie. Podczas gdy wcześniej nawet najlepsze miały płaską charakterystykę częstotliwościową tylko w zakresie audio, obecnie dostępne są transformatory, które mają z natury płaską odpowiedź od 10 Hz do prawie 100 000 Hz. Zastosowanie jednego z tych transformatorów to milowy krok na drodze do rozszerzonego pasma. Ale to tylko część drogi, która nie jest. Ostateczna, ponieważ niewielu projektantów tak naprawdę zadało sobie trud przejścia przez resztę. Niektóre z tych szerokopasmowych transformatorów pozwalają nam na wykorzystanie aż 30 dB sprzężenia zwrotnego, co w większości przypadków jest wystarczające, aby zredukować zniekształcenia do nieistotnie niskiego poziomu, na przykład Williamson. Niemniej jednak nawet to nie zadawala w pełni ucha krytycznego. Perfekcja to trudne zadanie. A nowe transformatory wyjściowe same w sobie nie spełniają wymagań najbardziej krytycznych. Koń i wóz zostały, że tak powiem, odwrócone. Zamiast tego, jak było, że transformator wyjściowy jest gorszy od reszty wzmacniacza, teraz jest znacznie lepszy. Na szczęście nie jest to zbyt trudne ani zbyt drogie, aby reszta wzmacniacza była tak dobra jak transformator wyjściowy. A tym samym przybliżenie całego systemu odtwarzającego o kolejny krok do perfekcji. Zastanówmy się nad ulepszeniem odpowiedzi niskiej częstotliwości. Odpowiedź wzmacniacza w zakresie niskich częstotliwości jest ograniczona głównie pojemnością szeregową albo sprzęgającą. Aby rozszerzyć odpowiedź w dół musimy zmniejszyć reaktancję sprzężenia szeregowego i zwiększyć stałe czasowe. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego jest użycie większych kondensatorów sprzęgających. Niestety tą metodą nie zajdziemy zbyt daleko. Chociaż poprawia to charakterystykę niskich częstotliwości, potrzeba lepszej charakterystyki wysokich częstotliwości wymaga również zmniejszenia obciążenia Anody i siatki. Więc jeśli zrobimy jedno i drugie, możemy faktycznie otrzymać tę samą stałą czasową co na początku. Owocną formą logiki projektu jest rozpoczęcie od teoretycznie najlepszych sposobów osiągnięcia celu, przynajmniej do mniej doskonałego, ale bardziej praktycznego kompromisu. Oczywiście, jeśli chodzi o charakterystykę niskiej częstotliwości, najlepiej byłoby całkowicie wyeliminować pojemności sprzęgające. Kilka lat przed napisaniem tego artykułu wiele pracy poświęcono wzmacniaczom ze sprzężeniem bezpośrednim i to w tym magazynie, z którego cytujemy, opublikowano wiele materiałów na ten temat. Te stare wzmacniacze ze sprzężeniem bezpośrednim zapewniały najlepszą reprodukcję, w swoich czasach, ale były trudne w regulacji, miały słabą stabilność i wymagały wysokiego napięcia lub wielu zasilaczy. Chociaż wzmacniacze w całości sprzężone bezpośrednio są dziś rzadkością, większość wysokiej jakości wzmacniaczy wykorzystuje obecnie pewne stopnie sprzężone bezpośrednio. Williamson wykorzystuje bezpośrednie sprzężenie między wzmacniaczem napięciowym a odwracaczem fazy. Wiele innych wykorzystuje bezpośrednie sprzężenie pomiędzy sterownikami w układzie wtórnika katodowego a lampami wyjściowymi. Dziś, na szczęście, wiele pierwotnych trudności można wyeliminować lub zminimalizować. Przykładowo Odwracacz fazy ze sprzężeniem krzyżowym zapewnia całkowicie symetryczne odwracanie oraz sposób regulacji i utrzymania równowagi na kilku stopniach ze sprzężeniem bezpośrednim. Także dwu- lub trzystopniowy wzmacniacz ze sprzężeniem bezpośrednim jest obecnie całkowicie praktyczny. Rysunek pierwszy przedstawia trójstopniowy wzmacniacz napięciowy z odwracaczem, który może być wykorzystywany jako sekcja wejściowa systemu wysokiej wierności. Pierwsze dwie lampy zapewniają odwrócenie fazy i mają wzmocnienie około 20%. 5. Całkowite wzmocnienie zależy od lampy zastosowanej w trzecim stopniu. Lampa 12AU7 da napięcie wyjściowe około 125 V między anodami i wzmocnienie około 300, podczas gdy trioda 12AX7 da nieco niższe napięcie wyjściowe, ale zwiększy całkowite wzmocnienie do wartości pomiędzy 750 na 900. Pasmo przenoszenia w zakresie niskich częstotliwości jest płaskie aż do zera, innymi słowy wzmacniacz reaguje na prąd stały. Zatem w dolnym zakresie nie ma żadnego przesunięcia fazowego. I co się teraz stanie? Moglibyśmy teraz bezpośrednio Podłączyć ten układ do stopnia wyjściowego, ale istnieją poważne przeszkody. Po pierwsze, obwód wymaga napięcia od 300 do 400 V na anodach trzeciej lampy. Ponieważ nowoczesne lampy mocy wymagają efektywnego napięcia anody wynoszącego około 400V, takie bezpośrednie połączenie wymagałoby zasilacza o napięciu od 700 do 800V lub dwóch zasilaczy o napięciu 400V połączonych szeregowo. Co więcej, pojawia się problem z zapewnieniem odpowiedniej polaryzacji lamp wyjściowych, ponieważ ich siatki będą znajdować się pod napięciem około 250V od masy. Problemów tych nie da się pokonać, ale wymagają prostszego rozwiązania. Na szczęście jest jeden. Redukcja przesunięcia fazy. Przesunięcia fazowe we wzmacniaczu kumulują się. Całkowite przesunięcie fazowe we wzmacniaczu jest sumą przesunięć fazowych poszczególnych stopni. Oczywiście, jeśli uda nam się zmniejszyć liczbę punktów przesunięcia fazowego we wzmacniaczu, możemy osiągnąć znaczną poprawę. Stosując bezpośrednio sprzężony wzmacniacz napięciowy z rysunku pierwszego, eliminujemy dwa punkty przesunięcia fazowego, a minimalizujemy jeszcze jedno. Stopień wejściowy jest wtórnikiem katodowym i jego impedancja wejściowa jest wielokrotnie wyższa niż w przypadku konwencjonalnego wzmacniacza napięciowego. Dzięki temu możemy zastosować bardzo dużą wartość RG. A zatem przesunięcie fazowe przy każdym rozsądnym kondensatorze wyjściowym będzie kilkakrotnie lepsze niż przy tym samym kondensatorze w konwencjonalnym obwodzie. Jeśli będziemy zmuszeni zastosować kondensator sprzęgający również na wyjściu tego wzmacniacza napięciowego, tracimy perfekcję, ale mimo to osiągniemy znaczną poprawę w stosunku do konwencjonalnej konstrukcji. Zobaczmy, co się stanie w dwóch możliwych przypadkach. To znaczy przy podłączeniu do lamp wyjściowych z autopolaryzacją i do lamp wyjściowych ze stałą polaryzacją. Odchylenie napięcia katody pozwala na zastosowanie rezystora siatki o wartości maksymalnej około 50 kOhm. Kondensator sprzęgający o pojemności pół mikrofarada dałby zatem stałą czasową wynoszącą 0,25 sekundy i obniżyłby częstotliwość, której przesunięcie fazowe jest zauważalne do 4 Hz lub mniej. W każdym razie, Charakterystyka przesunięcia fazowego byłaby co najmniej o jedną oktawę, być może o dwie oktawy lepsza, niż w przypadku najlepszego transformatora wyjściowego. W rzeczywistości możemy to nawet ulepszyć, jak zobaczymy później. Rozwiązanie ze stałą polaryzacją jest jeszcze bardziej zadowalające, o ile nie użyjemy transformatora stryjącego, co jest niepożądane z wielu powodów, jednym naprawdę zadowalającym sposobem połączenia lamp wyjściowych o stałej polaryzacji ze wzmacniaczem sprzężonym RC, jest zastosowanie sterownika we w. W turniku katodowym, ale ten sam sterownik może być bezpośrednio sprzężony z lampami wyjściowymi, jak pokazano na rysunku drugim. Mamy teraz dwie bezpośrednio sprzężone sekcje. Pierwsza zawiera krzyżowy inwerter fazy i wzmacniacz napięciowy, a w drugiej znajdują się lampy sterujące wyjściowe. Bezpośrednie połączenie tych sekcji stwarzałoby wiele poważnych problemów, ale na szczęście nie jest to wcale konieczne. Należy pamiętać, że wtórnik katodowy ma niezwykle wysoką rezystancję wejściową, około 10 razy większą niż rezystor siatkowy, czyli w tym przypadku 5 megaomów. Zatem gdybyśmy do połączenia obu sekcji użyli kondensatorów pół mikrofarada, stała czasowa wynosiłaby 2,5 sekundy, co dałoby częstotliwość 40 Hz w punkcie przesunięcia fazowego. To niepotrzebnie niski poziom. Gdybyśmy zastosowali kondensatory sprzęgające 0,1 mikrofarada, punkt przesunięcia fazowego wynosiłby 2 Hz. Nawet to jest lepsze niż potrzebujemy i mielibyśmy teraz wzmacniacz, który, choć nie jest bezpośrednio sprzężony w całym obwodzie, byłby tak samo dobry w częstotliwościach audio jak wzmacniacz całkowicie bezpośrednio sprzężony i który wymaga tylko jednego źródła zasilania, a także jest znacznie stabilniejszy. W każdym razie, niezależnie od tego, czy w stopniu wyjściowym stosujemy polaryzację stałą, czy na oporniku katodowym, otrzymamy wzmacniacz z tylko jedną wewnętrzną pojemnością sprzęgającą. Jednym punktem wewnętrznego przesunięcia fazowego. Wzmacniacz miałby teraz wystarczająco dobrą charakterystykę niskich częstotliwości dla dowolnego transformatora wyjściowego i rzeczywiście byłby wystarczająco dobry, aby poprawić wydajność najlepszych dostępnych transformatorów, umożliwiając nam wykorzystanie większej ilości sprzężenia zwrotnego. Co więcej, w praktyce do starszych typów wzmacniaczy ze sprzężeniem bezpośrednim wzmacniacze te które moglibyśmy nazwać wirtualnymi wzmacniaczami ze sprzężeniem bezpośrednim, można łatwo zrównoważyć i utrzymać w symetrii. Element równoważący o rezystancji 2000 ohmów, czyli R1, w nóżkach katod stopnia wejściowego nie tylko zrównoważy bezpośrednio sprzężoną sekcję przednią dla prądu stałego, ale także zrównoważy cały wzmacniacz w zakresie częstotliwości audio. Równowagę prądu stałego sprowadza się podłączając woltomierz o wysokiej rezystancji między anodami trzeciego stopnia i regulując R1 na napięcie zerowe. Zakładamy oczywiście, że obwód został fizycznie zbalansowany przez zastosowanie dopasowanych rezystorów i sparowanych lamp. Lampy wyjściowe można zrównoważyć dla prądu stałego za pomocą potencjometru 50 ohmów w powrocie do katody. Ogólną równowagę dynamiczną uzyskuje się w ten sposób. Odłącza się siatkę dolnej triody w stopniu wejściowym od masy i podłącza się ją do siatki górnej triody, czyli siatki wejściowe. Doprowadza się sygnał o pojedynczej częstotliwości do wzmacniacza i reguluje się R1 na 0 lub minimalną moc wyjściową. Może to nieznacznie zaburzyć równowagę prądu stałego sekcji wejściowej, ale w obwodzie RC nie ma to znaczenia. Równowaga uzyskana tą metodą powinna obejmować prawie cały zakres dynamiki wzmacniacza. Następny film w tej serii obejmie metody rozszerzenia odpowiedzi wysokoczęstotliwościowej wzmacniacza. Także zapraszam. Do następnego razu. Pytacie mnie o filmy z napraw. Pewnie kiedyś się jakieś pojawią. Tych urządzeń do naprawy mam trochę. To jest kolejna Yamaha, która... Nazywa się AX1 DSP. Tej nie było z tymi zaciskami u mnie. Nie mam czasu na naprawę. Robię to po godzinach pracy zawodowej, a spędzam w pracy bardzo często około 10 godzin dziennie do 11. Także robię to w weekendy. W weekendy też słać pralkę, bo muszę zrobić jakieś domowe zajęcia. Kiedyś na pewno te urządzenia na kanale się pojawią w formie reportażu. Kiedy? Nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na to pytanie, ale pojawią się.